Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Farming Simulator 17. Moi drodzy, nastąpiła taka dziwna sytuacja, bo zadzwonił do mnie gajowy Marucha i powiedział, że jego drwale normalnie, kurde, zestrajkowali i sobie poszli, więc ja ściągnąłem swoją ekipę drwali, a kto nią jest? Moi drodzy, jest, proszę bardzo, zacznę od płci pięknej, czyli nasza Serenity, witamy. No, hejka. Jeżeli nie poznaliście głosu, to wam powiem, to jest Wiolcia. Później po mojej prawej stoi Drwal Buddy. Siemano, siemano. Baby Red Panda. Dobry żywie. Aj, tylko tak jak na baby, to takie trochę duże te baby jest. Gdzie? Patrz, zobacz, zobacz, jak ładnie koło Wiolci stoi. I patrz, patrzcie, zobacz, jak się tutaj Alan dopomina, żeby jego tutaj powiedzieć, że tak, 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 to ja skaczę. Tak, śpioch Alan, to ja. Tak, to jest stary niedźwiedź, który idzie do dziury właśnie. Dobra, moi drodzy, chodźcie za mną, bo dogadałem się właśnie z Gajowym. Gajowy mi powiedział, że w lesie stoi sprzęt i musimy go przetransportować. Czas słodzenia się skończył, czas za... Dokładnie, nie inaczej. Musimy go przetransportować na miejsce, gdzie w szkółce leśnej... Kurde, komary latają. No w sumie w lesie jesteśmy, nie? Ej, szefie, szefie, no. Szefie, chodź na tutaj, szefie. Ej, szefie. Szefie, ej, a to wino to gdzie jest? Ej, pajęki, grzyby tu rosną. Ej, to są papieżaki, to Jerry, tego proszę nie ruszać, no. Jerry, szefunciu. Słucham. A ten bimberek, co tam później nie na ma farmie, żadnego, to tak po tym, kurde, co po tego, nie ma, nie ma żadnego, nic, kurde, nic nie ma. O, tutaj się kimna. Kurde, do roboty ja was wziąłem, a nie tu już, kurde, bimbów ja oni szukają, kaliery. Alan, rusz dupę. O, moi nie, drodzy. Ja tutaj, o, mam, o, cały lezaczek. Oj, o, nie, dobra, cały sprzęt leśny jest tu, już trwale zostawili. O kurde, ale fajny Urol, ja go biorę. Nie, to mój Ural! Za później. Nie, nie chcę, bo ma brudne opony. Bo ma brudne opony. No dobra, to słuchajcie, każdy niech sobie weźmie co chce. Buddy możesz... O, Buddy znalazł fajnego fenda. A będzie ktoś wjeżdżał na mnie? No. To jest to moje. Jedzie? Buddy jedzie. Później wam go przestawię, albo Buddy weź, wyjdź, to pokażę wszystko. O. Moi drodzy, piękny fendzik. Tak, kazał Buddy mi powiedzieć, że to on znalazł. Tak, to on znalazł. I on mi się bardzo spodobał, lepiej niż Deutsch Fahr, który znalazł też fajnego. Co jest fajne w tym traktorze, to że z zewnątrz możemy sobie, moi drodzy, otworzyć na przykład drzwi. Możemy se wsiąść i możemy sobie uruchomić wiele funkcji, takich jak na przykład zdejmowane błotniki. Podnieś maskę, to pokażę im coś jeszcze. Proszę bardzo. Zobaczcie, rozruch silnika. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Jest włączony silnik. Jest włączony silnik. No i teraz się właśnie kręci ta turbina. Nic się nie kręci. Nic się nie kręci. To się będzie kręciło później. Co jeszcze mamy? Możemy podnieść sobie kierownicę do góry. Co jeszcze możemy? Możemy sobie zamknąć drzwi, proszę bardzo. Możemy opuścić siedzenie. Szkoda, że nie ma modu tutaj pasażera. Możemy tutaj pod tą kropką, jest gaśnica, ale tego za siedzeniem nie widać. No pokaż, bo... O nie. Jest gaśnica. O, mało tego, możemy sobie telefon umieścić, proszę bardzo, mamy już telefonik. Ej, ty telefon zginął. Możemy sobie lodóweczkę postawić. Robisz? Możemy sobie, moi drodzy, tutaj... Alan, nie tycaj mnie, haliera. Ale to nie na sprzęt, to możemy tytłać. Możemy sobie tu podłokietnik sobie podnieść. Alan, ty bierz ten. Ty, bandzior, możemy masz zajęcia? Możemy sobie zmienić skóry w fotelu. O kurde. A jak? Otworzyć sobie szybier dach na przykład. Mało tego, jeżeli nas razi słońce, możemy sobie, kurde, opuścić te roletki przeciwsłoneczne. Ha? Ha? A klima jest? Oczywiście. Jest. Nie ma! Co jeszcze? Możemy sobie tu sygnały znakowe rozłożyć. Odczegawcze. Odczegawcze i tyle, nie? A szefie, a pokaże pan ten ciągnik? Ależ proszę bardzo. A dziękuję. Proszę bardzo, patrz, bajerów ale, jest pełno. Pokażę, a, jeszcze jest ten, jeszcze jest listwa na szybie. Buddy, włącz tu listwę, zobacz, znaczy włącz, zobaczymy, czy się ona u mnie pokaże, o. Która listwa? Ale brudny. Ale o, faktycznie kręci się ten ventylator. Na naszy... O, jest, pokazała się listwa, widzicie? Jaka listwa? Tu jest taka listwa i tu są różne inne kontrolery. Kurde, jak to weź tam. Podłokietniki można podnosić. Tak. Buddy, pokażesz mi to co w środku? Tutaj to już widziałeś. Tutaj są te, ta listwa z kontrolerami różnymi.
każdym razie jest na bajerach, nie? Dobra, Wielcia, ty już jak se wzięłaś sprzęt... Mój maluch ma więcej bajerów. To możesz jechać do szkółki leśnej, która znajduje się przy polu numer 20. Alan, ty to bierzesz? Dobra. Czerwony, wychodź z mojego ciągnika. A to co, to zabieramy tego na cięcie drzewa czy na biurę? Nie, zabieramy to na cięcie drzewa wszystko. Na cięciu drzewa, dobra. A jak te błotniki się dajmy. To masz, no to bierz, to bierz. To podłącz przyczepkę tutaj. Podłącz drugi, ten. Ej, ale fajny ma dźwięk, o kurde. No, ten fędzik jest wspaniały, powiem. Dobry jest, biorę go. Alan, jak jest. Przepraszam, kochanie, przepraszam. Dobra, proszę. Panda, no to nie wiem. Biorę urola. Pakujcie traktora na ten, na tutaj na platformę i... Buddy, wjeżdżaj. I jedziemy. Do pola numer 20 i tam koło szkółka leśnicza. Ja zaraz tam się... W magiczny sposób zadzwonię po taksówkę, bo kurde... Nie... No i co można powiedzieć, że jest kilka modyfikacji silnika, do 800 koni. A właśnie, tego nikt nie... No, ty, ale to naprawdę, tylko że to kosztuje kupę kasy. I halogeny są, ale pokażę już, jak ten to wam pokażę, zobaczcie. Fendt ma tak, 396 koni mechanicznych, kolejny ma 435, kolejny ma 476, kolejny ma 517, no i najmocniejsza wersja Sport ma 800 koni mechanicznych. Na bajerze. Możecie teraz zobaczyć. Ej, o co chodzi z tą liną, bo mi się wyświetla Typhoon Remaini Rub. Tak. Dowiesz się w swoim czasie. Tak, dobra. To spakujcie to wszystko i jedźcie na pole 20. Ja tu mam swojego Deutscha. No dobra, jest tego, wsiadamy. Panda, jak chcesz, to tak, ja wysiądę na chwilę z tego Deutscha. Tabnij się do Deutscha i ja ci wszystko pokażę za chwilę. Ale poczekaj, na razie to jedziemy do tam. A, no to wyjedziecie, no to dobra, to wyjedziecie, to ja. To ja już Buddy, zacznę tutaj... Buddy, światło, bo mnie drażnią. A czemu ja nie mogę podłączyć się pod tą? Możesz. Moi drodzy, o co chodzi? Dlaczego Gajowiec do mnie zadzwonił? Dlaczego drwale zastrajkowali? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie mamy tutaj, zbliżają się okresy wycieczkowe i tak dalej i musimy, moi drodzy, zrobić tutaj porządek, bo w środku lasu jest miejsce piknikowe, przyjadą kolonie i inne pierdoły, więc musimy wytargać całe te drzewo, które zostało powalone przez poprzednich drwali. I do tego przysłuży nam maszyna tak zwana Typhoon. Jeżeli ktoś miał sposobność jej korzystania, to pewnie wie, o czym mówię, a kto nie miał, to może... A ja wiem. To może zobaczyć, na czym to polega. Polega to na tym, że po prostu możemy se wyciągnąć, podpiąć sobie linkę i możemy se wytargać drzewo. Przeważnie łańcuch, nie? Znaczy łańcuch tu jest, później też jest łańcuch, no. No. I musimy oczyścić to wszystko. Gdzie my jedziemy? Na pole numer 20 koło szkółki. Do lasu. Ej, fajny ten Ural. No, powiem ci, że on jest bardzo fajny. Jego każda oś, każde koło inaczej chodzi, nie? O, i takim sposobem dzisiaj musimy... A przeszli jak burza. Dzisiaj musimy wyczyścić całe te drzewo, bo tych drzew trochę mamy tutaj. Wyczyścić, spakować, wywieźć, pociąć, przemielić i wszystko inne. Więc roboty trochę tutaj będziemy mieli. Buddy, trzymaj się, żebyś nie pływał. Bo ty jesteś, ja tylko siedzę, no więc ty jesteś kierowca. Czekajmy, ale tutaj musiało przejść, kurde, tajfunowate coś. Gdzie cię Buddy wyrzucić? No nie, tutaj może stanąć. Jak ja zaparkuję ładnie. Mało tego, do tej liny możemy podpiąć sobie kilka drzew. Co jest jeszcze ciekawsze. Spokojnie, kurde. Już teraz możesz wyjechać. Wyrwał się jak normalnie, nie wiem co. Ala nie jedzie. Ty, fajne to. A czym ja mogę jeździć w ogóle? Co? A czemu ja mam jeździć? Jezus, ale tutaj wiatro łobu przyszło. Zaraz ci ten dam.
Dam ci tu na przykład mojego czarnego dojcza. Oho, kurde, dostanę furę prezesa. Na przykład. Ten przedmiot jest za ciężki. Kurde, połamało mnie. Buddy, wytłumacz, jak to coś działa. Co? To jest. Typhoon jak działa? Prosto. Podchodzisz, wysiadasz z traktora, podchodzisz, wciskasz B, zaczepiasz łańcuch, wciskasz Z i ci wciąga drzewo. Łe? Ładnie. Że co? Ej, parz rozjechał mnie. A gdzie wciskam? Co ja wciskam? Gdzie ja wciskam? Pat, daj mi to. Gdzie ty jesteś? Aha, czekaj, you can now operate, okej. Okay. I co tam dalej? A, czekaj, czekaj, tak, tak. Tam przecież coś tam. Bardzo prosta obsługa. Nie ogarniam tego. Musisz uruchomić Typhoona, czyli wciskając B, żeby ci się świeciło na zielone, tak? No raczej. No, jak ci się świeci na zielono, podjeżdżasz do drzewa, wysiadasz. Nawet nie musisz podjechać do drzewa. Wysiadasz, masz 50 metrów liny, idziesz do drzewa, podchodzisz do drzewa i jak masz łapkę do podnoszenia, to wciskasz B i wtedy zobacz, zaczepiają się taka linka, zaczepia się drzewo. A jest! O kurde, kogo ja zaczepiłem? A jak X? Nie, a jak wciskasz Z, to ci bierze tego? Wyciągarkę. Jak ciśniesz X, to możesz linkę jakby, widzisz? A teraz ciśnij Buddy X, to zobaczysz, co się dzieje. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, opuszczasz. Nie, X jak tego, rozciągasz. To zwolniasz linkę i możesz wyjechać i zmienić kąt. Ciśnij Buddy X. I odjedź. Oh, yes. A jak później to wrócić? No normalnie, i wciskasz Z, już zerwał linkę, poza daleko pojechał. Nie zerwałem, tylko ja go odczepiłem. Aha. Buddy, podjedź troszeczkę jeszcze do tego. Jak X wciskasz, to jakby możesz odjechać, wiesz, zwalniasz tą. A kto to przedjechał? A to Buddy podjechał, no okej. Okay. Zwalnij. Proszę to bardzo. Nie możesz podczepić. Ja podczepiam. Wciśnij Buddy X, o. Zwolnij. O, i teraz sobie Z. Ciśnij z powrotem. No ja trzymam, bo ja operuję w tym momencie. Nie wiem czemu, ale ja operuję. A, bo ty się. No Alan, Alan, ty jesteś, wysiadłeś z tego, tak? No. To te kontenery mi trzeba zdjąć gdzieś tutaj, tam koło tego drzewa. O. I pojechać po tą? I pojechać po co? Masz, Panda, jak chcesz, to oczyszczamy drogę, masz, proszę bardzo. A Wiolcia, ty też dawaj tutaj, gdzieś tu bliżej. Ale co ty chcesz, te kontenery ci zdjąć, czy co? Czekaj, dobra, ja się zdejmę. No to sobie zdejmij, gdzie chcesz. A co, pojechać po tamte nawióry, czy co? Tak. Ja chcę drzewo wyciągać. No to zaraz będziesz wyciągał, no. Nie, ja mam stanąć. Czekaj, tu będziemy się ten, tylko ja muszę wiesz co zrobić. A to można więcej podłączyć drzewa? Tak. Do każdego, 3, 4. Do każdego ten. Tylko Buddy, chciałbym prosić was wszystkich, żebyście wyciągali mi te drzewa grubszą częścią. Bo ja chcę tutaj pociąć je zaraz na kawałki. Aha, i grubsze na sprzedaż, a cienkie na wióry? A cienkie na wióry, tak. O, Panda, nie dasz rady. Co nie dam? Patrz kurde, patrz, to jest moc. No, czasami się tak ci zawiesi, że... Aha. Aha, czekaj, bo Z blokujesz, dobra. Jerry prosił, grubszą częścią. No Jezus, jedna część wyszła taka, no. A, nie to, cholera. Ej, kto mi... Kto... Buddy. Kto mi zajumał, tak? To ja może będę kroił to na kawałki. A nie chcesz jechać po następne? Kurde. No mogę jechać. Czekaj, ja tylko zdejmę ten. Dajmy ten kontener, drugi. Szefunciu? Ja może po jednej będę woził. Mhm. Czemu? Poza chwilę sezon w Konstruksjonie, nie? To ja może przed Konstruksjonem na jakiś urlop bym poszedł. Oj.
kurde, anteny już od razu urlopy, no wiecie co? Bo tutaj Discovery i tego, ten kręcenie odcinków, zawód, rywal, farmy, no zmęczony już jestem, nie? Kurde, no ładnie, no. Widzicie, widzicie marudę? Kurde, to trzeba wysiadać. Ani kawy, ani tam biwaku, kurde, żebyśmy kiełbaski zrobili. Alan, ciężarówki masz? Tyle drewna, kurde, jakiegoś grilla by się... Dobra, już jadę. Teraz czekaj, bo tu kurde za mało sprzętu jednak ten gejowy nam dał jeszcze, nie? Chyba gejowy. Ja nie mogę. No, to potniemy. Potniemy sobie tam kawałki. Grubsze. A ten jest, fajny ten mod jest. No jest, powiem ci, że jest... Żaden mod to jest fabrycznie, tylko ty nie wiedziałeś o tym. Nie rozumiem, mnie idiotę. To zaraz jest, będzie daj moda. Fajny. Bardzo dobry jest. Bardzo, bardzo, no. Jezu, taki kawał drogi aż tam. Dobra. Przepalimy sobie trochę paliwa. Niech sobie ja ciężarówka zaraz, chodzi. Ja cię zaraz przepalę. Uj! Godzinki lecą. Alan sobie kawkę szefunciu, no tacho wyskoczyło, trzeba pauzę wykręcić. Kurde, temu jak nie tacho, to kurde, dziura w bucie, to co jeszcze? No a paliwko niech chodzi, zaraz trochę spompujemy, trzeba i siku za ciężarówkę. Mhm. I co jeszcze? Frytki do tego. No, frytki jeszcze do tego, no właśnie. Ja na razie się obijam. Czekaj, Wiocie, zaraz się nie będziesz obijała. Jadę do ciebie, już ci jadę, podmienimy ciągniki. Kto ma tam tego? Kto ma do czarnego dojcza? No jo, dałeś mi. A to zrobimy zamiankę, weźmiesz żółtego JCB-ka? Nie ma takiej opcji. Musi być opcja. Tu się fajnie siedzi. To zrobimy w takim razie, będziesz czarnym dojczem ładował drzewo, ale odetniesz Tajfuna i żółtym JCB-kiem na przykład ktoś będzie... A nie, to ja będę robił JCB-kiem. No właśnie, dlatego... What? Jezu! O, jedzie Alan, uwaga, jedzie Alan. Pojechał Alan, tam widzieliście Alana, łobuza. Piocha. Tak się zastanawiam, czy jeszcze taką długą naczepę nie wziąć i jednej w całości. Wielcie, chcesz się przejechać do sklepu? Mogę się przejść. Przejechać, nie przejść. No to mogę się przejechać. Ej kurde, tylko nie zostawiajcie mi tu ja po burokach. Ej to Wielcie, musisz wsiąść w tego Urala. Zielonego i pojechać do sklepu wziąć naczepę. Ja już ci ją kupuję. Gdzie ta bryka jest? Ty kupujesz czy gajowy? No to już ja. No to ty, kurde, do biznesu gajowego dopłacasz? Ty, no właśnie to nie tak do końca dopłacam, bo zobacz, oddał mi maszyny swoje. A, oddał ci je? Oddał. Znaczy, no jeżeli posprzątam, to mi odda, więc te maszyny będą, kurde, na mój użytek już. Ale jesteś naiwny. Czemu jestem naiwny? Teraz druga... Ty wiesz, że te maszyny są... sprawdziłem właśnie teraz, widzisz. Poszedłem, siku, odpaliłem tableta. No i... Wielcia, odczep sobie sprawdziłem wszystkie tylko. Te twoje maszyny powinie. No, powinie. Powinie to ty mogłeś sprawdzać. To ja, wiesz co, jak ty jesteś Jezu. Powinien, to ja dziękuję. Nie to powinie, sprawdzanie. Tylko powin. Buddy, zaczekaj. Po numerze win. No. Co ty zrobiłeś? Zahaczyłeś. Kupię. Wjechałem w każda maszyna płodę. Jest zadłużona na 200 tysięcy. Mam odłączyć sobie to? Tak, no odłącz i jedź do sklepu aha, samym czekaj, koniem, no. Nie? No. Trochę maszyny trochę... sprawdziłem po numerze win. One są zadłużone, kurde, człowieku. On tak ci z chęcią ci oddaje, bo ty przejmiesz kuwa kredyt za nie. Alan, ale spoko. Drzewo sprzedam sobie i se nadrobię. Sorry. Co ty chłopaki się dzieje? Ja, ale zobacz, podczepiłem 3. No. 4 podczepiłeś. No i dobra, stój. Buddy, stój. Odczep teraz odepnij to wszystko, patrz. Ja nie, ci nie, coś nie, pokażę. Odepnij mu tamto. Ale ja nie mogę odpinać chyba, a może? Możesz. Mogę? Możesz. B. Nie mogę, widzisz.
Nie mogę odpinać, on musi odpinać. Idź, buddy, odepnij te wszystkie, co tu są, te wszystkie trzy odepnij. No, odpiąłem. Teraz patrz. Teraz patrz, patrz, to się robi tak. Pyk. Ty, a tu są jakieś wióry. Pyk. A to ja wiem, że Z naciskasz i linkę ściągasz. Ło. Ło. Chyba nie ten. Ta się zaczepiła. Ona jest, ty, ona jest za drzewem, co wy chcecie, kurde? Za drzewem. Czekajcie, tu trzeba pomóc, kurde, ściąć to. Nie ścinać drzewa, żadnych drzew nie ścinaj mi, pan Dan. Nie, żadnych z tych, żadnych takich, nie. Ogajowy ci to drzewo w dupę. Poczekaj, ja mam pomysł. To trzeba, nie, to trzeba zrobić inaczej, panowie, ja wam pokażę jak. Tu się nie tnij, nie tnij, nie tnij, nie tnij. Wyciągniesz, bo masz przeciwwagę, tu masz o kamień się haczy, a tam o drzewo. No to mówię, w pół przeciąć. Nie tnij, patrz, to się wyciągnie w drugą mańkę, co ty, kurde. Ło, kurde, porozjeżdża cię. Spoko Maroko, pa. Jak nie tędy, to tędy. Ty, panda! Jak znaczy nie tędy. Teraz te wszystkie trzy. A czekaj, ja tu jeszcze te wezmę, pospinę. No, te moje, no. Tamte se wyciągnijcie, ja se wyciągnę to. O, pyk. To jeszcze, no. I elegancja Francja. I pojechali. Malpadi, proszę bardzo. Wedle życzenia. Ty, udało się. Co? No ciągnij. No, ciągnę. Ciąg! A ten przez kroki jedzie, ty. O! Haliera, którędy? Nie ciągnij tak mocno. Tu droga jest piękna. No dobra, już tam nie pchaj, bo trzeba to posprzątać trochę, czekaj. Masz tego, odczep sobie to, masz tego JCB-ka, odczep sobie... podjedź tu, odczep sobie tajfuna weź i tyle, nie? Biegnę. A ja se to... To se zabiorę ci tego... Zabiorę ci... No dawaj go. Kurde, będę się ganiał w kółko, no. Ja pierdzielę. Ej, ale wiecie, że kurde, za zniszczone buroki, kurde, wiecie, czy wiecie, jakie koszty będą? A powiedział Jerry, który sam po nich jeździ. A bo już teraz jest tyle tu nawalone, że tu już nie mam innego wyjścia. Ty, nie można podłączyć pod przód, ale dupa. Jak to nie można? Można. Muszę. Można, panu, wszystko można. Nie. Ci mówię, że można. Chyba, że wałka nie masz z przodu. No jest wały. I w tym węcie jest chyba te siedzenie obracane, nie? Tak, a, no właśnie, Ctrl B, jakbyś chciał, to jest ten, no właśnie, odwracane siedzenie. To też jest fajna zabawa. Kto tu tak pościnął brzydko te? No kurde, poprzednicy nasze. Ja nie wiem, trzeba ich wyjaśnić, bo normalnie. Odwalili... To ci pewnie z Discovery co złota szukali. Odwalili, kurde, kawał chałtury i poszli w pizdziet. Chałtury to mało powiedziane, taki burdel tu zrobili, że... A my musimy teraz po nich posprzątać. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja bym ich tu powyjaśnił. Się posprząta trochę drzewka. Parę groszy się zarobi. O, kto trochę zarobi, to zarobi. Się przypali. No co, no każdy dostanie swoją pulę, nie? Aha. Mhm. Znaczy się ja i Wiolcia na pewno, nie? Badi, ty biały murzynie. Dobra, Badi, nie ten, panda nie wciąga aż tu, bo tu nie ma gdzieś ruszyć. Zobacz co robisz. Haliera. Oj, ej, a to samo z siebie. A to naprawisz, bo ty masz tura. No, no. A ja mam Tatera 4x4 i 8x8. O, Wiolcia jedzie, ekstra, Wiolcia jedzie, super, dobra. Wiolcia to stań gdzieś tam, tam będziemy się gdzieś ładować, nie? O! Te długole będziemy, kurde. Jak ja mam stąd to wyciągnąć? Co? Stanę tu na poboczu, elegancko. No. I ja też bączka pierdolne w burakach. Tylko bez kleksa, Alan, dobra? Co wy to robicie? No rozpiździej właśnie robią, haliera, nie? Sąsiadowi buroki? Pięknie. Poczekajcie, jak zaraz będzie was widłami ganiać. Nie. Yeah. My się twojego taty nie boimy. Hehehehe, żeby się nie zdziwił.
zlecił nam robotę, to teraz wiesz. Co tu się kurde? Tak powiem. W Otpie dziela. Co zepsułeś znowu? Nic, nie mam roboty, bo przyjechałem. Ty roboty nie masz. Za długie to coś. Ale to się obetnie, wiocie, spoko. O! Cachu, cachu? Trochę się tam obetnie, tu końcóweczkę. A w sumie, po co ja długimi końcami targam, jak mogę małymi targać? Jakimi długimi końcami? Grubymi. O Jezu, co robisz? Odcinek chyba nie pójdzie do publikacji. Bo? Bo Jerry lami. Daj, no. To żeś teraz mi Alan pojechał po całości, haliera. Dobra. Obcinaj tam kawałek dalej jeszcze, Alan. Jeszcze dalej, o, jeszcze dalej. O, dobra, o tu gdzieś tnij, no. Tu gdzieś tnij. Tak, tam tnij i tą końcówkę, którą ten, to trzeba już wirować, że tak powiem. Buddy, jak my to skończymy, to idziemy na zimne piwo, ja stawiam. Spoko. A ja kobiety stawiam. O, masakra. I się dogadali. No. Ale nie powiem, ten mod na propsie. Wiolcia, nie. Ja to głośno powiedziałem? Mhm. Kochanie, to moje, przepraszam, to nie miało tak zabrzmieć. Jezus, ile oni tego nacięli? No, nie wiem właśnie, co oni tu zrobili, ale trochę tego jest, że tak powiem. Nie, Dobrze jest, wiocie, spoko, naprawimy. Kto pasy zapiął? Było trzymać, ja bym się do przodu troszeczkę przesunęła. Nie, spoko, to się... Czemu ktoś pasy zapiął? Przepnie. Ja, żeby nie spadła tamta. Ale po co? Bo spadnie. Nie, nic nie spadnie, kochanie. Mhm. Jerry tu operator lamienia. Alan, nie. Nudzi ci się? Alan, bo ty chyba wypłaty nie dostaniesz, wiesz? I tak nie dostanę. Czyli jak co miesiąc. No. Czyli jak co miesiąc. Znaczy nie no, bo Jerry mi przepisał teraz tego i jestem jego kurde sekretarzem i wiesz. I teraz się skończy, kurde. Ale widzę, jak tu Alan tu zawsze coś kradnie, kurde, tu coś kurde prosi. Ja tylko ci piszę, wypiszę pismo, że straszkę mam. Jezus Maria Święta. Kurde, szkoda tylko, że ten, w tym fendzie, co Buddy ma. Tak, Buddy, ty jeździsz fendem teraz? Tak. Szkoda tylko, że w tym fendzie, kurde, nie ma tura podpinanego. I to by było chyba wszystko, co powinno mieć. Więcej chyba nawet nie trzeba, nie? No, mod jest kozacki. Kozacki to ja jestem. Mhm. Oj, co ja włączyłem? Przeszło, nie przeszło. Oj. Nie, jeszcze kawałek. Dobrze. Płać. Wiercie, odepnij pasy. Są odpięte. Nie są. Są. Nie są. Czekaj. Są. Nie Ej, są. Kto tą linkę tak daleko podłączył? No teraz. O. Ej, Buddy. Coś ty zrobił. Nie, Wiercie, rozepnij te pasy, nie. Ej, ile tych linek? Buddy, tyś podłączył jakieś linki gdzieś jeszcze, zobacz. Do tego drzewa są podłączone te linki, co nie załadowali twoje. Alan, tnij ten kawałek. Moje? No, wciśnij Shift B. Czemu tego nie pociągnęliście? No, znikło. Teraz od nowa podpinaj, bo tamte się tak zbugowały, że je tamte łapałeś, co nie załadowali. O, tak. Nic na siłę, weź większy motek. Ty. Bo na razie i tak ładujemy tutaj. A to się. No. Na razie to z grubsza tylko załadować. No i co? Nie, tego nie ładujesz, to na wióry pójdzie.
No te cienkie kawałki na wióry, właśnie. To tam wziął cię, już możesz postawić tą, albo Alan, postawcie, możecie to postawić, tą maszynę do wiórów tego mana. Czemu nie mogę tego drzewa złapać? W ogóle nie, żadnego nie mogę złapać, co jest? A, teraz. Okay. Bo nie włączyłeś maszyny? Włączyłem. A nie, nie działa. To nie chcą się złapać. Alan, ty miałeś podstawić, ani jeździć po górach Haliera. Ale tu drzewa wszędzie! Mhm. A tu 4 na 4, wiesz, taki offroad. Ctrl B. Odpinasz. Wystarczy, że B nacisnę. Ale nie, w ciągniku Ctrl B jako ten. Jak jesteś. Jakie zbugowane drzewo to się znalazło. Patrz, jak ten jeździ, ty. Miał tylko postawić maszynę. Po krzokach, po wszystkim. Haliera, Alan. A to tam sięgnie tak w ogóle? Co? Co sięgnie? No nie sięgnie, no miałeś tu, gdzie te kawałki podstawić. Cofnąć trochę tym manem tu do tyłu, żeby kurde... No ale tu jeszcze Tatera jest. Ja myślałem, że no to... przy Taterze trzeba postawić tego mana. Daj, będziesz nosił kawałki. Tatero se podjedziesz, kurde, nie? Ło, no dobra, jadę po burakach. Patrz, jak... Ojciec wielci nas za jaja powiesi, no. No, jeszcze... Dobra, okej. Nas, Alan, nas jak nas, ale ciebie na pewno. Oj tam, wielkie halo. Będziesz miał w garażu nowy żyrandol. O, masakra. Kurde, buraki zniszczą. Same straty będą, kurde. No i tam. Buraki Baduj zniszczone tam. Będzie. Ty, ta wyciągarka fajnie wygląda i tu widać. Mogę to stanąć z tym z drugiej strony, z tej, o. No a to tak działa. Dobra. Stay. No a jak ty myślałeś, że to działa? Ja myślałem, Bali, że to ale, ale ci drągal stoi. Co wy tam chłopaki sobie robicie w tym lesie? Alan, za naczepy tam postam. Dobrze ci Wielcia gada. Wielcia, pejczem. Puszczaj! Lubię to! Słońca, jak spadnie, gdzie kajdanki? Chodź tu, a nie... No dobra. Mówisz, chodź tu? No to już idę. Daj, no nie, nie przywoź tam mnie tutaj, tam wywoź się na brzeg, a nie kurde, bo mi tu znowu zaraz nastawi, ja tu sobie ładnie posprzątałem. To mi zaraz mówisz jestem. Haliera. Powiedziałaś, chodź tu, no to jestem. Daj buzi. Ale brykom, a nie, stanie po samym tobie. Ale czekaj, bo ja tutaj to terem, no i ała. I po co było Alan dyskutować z Wielcią? Po co? Ale kazała mi przyjechać, to podjechałem, nie? Weź się chuj z kobietą. Buddy, pukniesz mnie? Ja nie mogę. Oni, ty, wy macie jakieś tam moce nadprzyrodzone chyba w tym lesie, bo kurde... Dzięki. Tak. Mówiłem ustalić. Wiesz, co masz zrobić? Tak, puknąć się. Eja, offroad. Przestańcie się pukać, tylko weźcie się za robotę. Kurde, to ciężkie jest. A ktoś mnie może puknie? 800 koni. Już, Wielcia B się włącza. Ej, SOS! Co? Działa. SOS. Co SOS? No SOS, stoję w polu buraku. Zakopałem się. Jak to stoisz w polu buraku, zakopałeś się? No normalnie. Zakopał się to ja. A to w ogóle działa to? No, pewnie, że działa, tylko tu trzeba jeszcze postawić ten... Gdzie ty, Alan, jesteś? Gdzie ty się zakopałeś? No w polu buraku się zakopałem. Nie w polu buraków, tylko wjechałeś na jakieś kurde Haliera drzewa. No to w polu buraków, nie? Ci trwale taką tutaj lipę odwalili. Żebyś wiedział, taki burdel, że... Ty, trwale drwarami, ale my to nie będziemy lepsi, kurde, bo my, kurde, zniszczymy buraki wszystkie dla sąsiada. Jeszcze trzeba będzie oddać i co? Oj tam. Jakie buraki? No to kurde, miało być ładnie na drużce wszystko zrobione. Powiedziałem, że tutaj będzie ładnie, czysto, elegancko. Tam będzie czysto, ani buraków, jest ani elegancko.
A z buraków zrobimy bimberek. Ja nie mogę, będzie czysto ani buraków, ani drzewa. Mhm. To faktycznie będzie czyste. No. Ty nie smuć. Jeszcze z też się mnie raz bimberek wypije. Kurde! Co ty patrz, patrzcie, Alan naprawdę off-road robi, zobaczcie. Jak nie kurde po jakichś krzokach, to po kamieniach. No w końcu 4x4, nie? 8x8, przepraszam. Jezus, ale to nawaliło. Co wam tam nawaliło? Co tam się popsuliś tam? Mów to. Ale żeś Wiolcia postawiła nie tego. Ale tu drzewa nawaliło. Jak oni tu kaszanę odwalili, to się w głowie nie mieści. Jakiś szlok trafi. Wiolcio, w końcu pracujemy razem. Ale albo się ruszysz, albo oberwiesz. Alan, ale bym się na twoim miejscu bał, naprawdę bym się bał. Wiolci już nerwy puściły, to już jest koniec. Za chwilę będzie tajfun. No właśnie, tajfun, ale inny, nie? Jo. Nie do drzewa. Za chwilę będzie Alan. Chyba, że Alan Kołkiem jesteś. Kurwa, w tej firmie kurde jakiś mobbing? Jaki mobbing? Nie, my nie mamy mobile, telefonu żadnych, nie używamy. Kurde, nie podepnę. No i weź, pójdź kobietę do maszyny, zblokuję ci maszynę. Jaki tu jest rozpierdol. Gdzie? No mało powiedziane. Gdzie wy jesteście? Nie mogę tego utargać. A gdzie wy jesteście? Idę ja tam na do samym dole przy rzece. Przy rzece? Na samym dole? No tu są drzewa ścięte, no odnijmy się. Wiolcia, wyłącz tego. Aż idę, dobra. Ja wyłączę. Idę do was z buta, może szybciej dojdę. No nie mogę ich podnieść, co jest? Przy samym dole na rzece. Gdzie wy ta? A tu, tu jest. Przy rzece. To idę na skróty przez pola. Przez łąki i pola, pędzi fasola. Mhm. Ta. Co tam, Alanku, się tobie dzieje? Gdzie wy są? Mhm. Tu są, no dobra. Jest. Ta. Bo ja wyciągnę o, tego klocka. Widzę. No. O pan, no, ja nie mogę wyjechać. Patrz jak wyleciał, kurde, ale on mówi, że nie może wyjechać. No ale ile on ma koni, a ile ja mam koni? On ma zapewne 800. Aj, stój, panda, stój, bo ty źle robisz, stój, co, czemu ty do tyłu zjedziesz? Bo nie sięgnę. No to, ale to nie o to chodzi, nie, bo tak nie wyciągniesz. Co nie wyciągnę, zaraz zobaczysz. Bo, wiesz co, ty musisz wyciągać po jednym drzewku na drogę, układać sobie, a drugi powinien, kurde, już całą garść ciągnąć. To jest grana. No, co ty robisz, haliera? Coś tu się zbugowało. Nic się nie zbugowało, tylko włącz maszynę. Włączona jest. Ale nie zjeżdżaj na dół, masz 50 metrów liny. Że lepsze. Kurde, nie sięgnie, no. A, ej, uciekaj mi stąd. Panie. No i zobacz, elegancko się wyciągnie, powoli. Ej, a może dasz mi ten pracować? Halo? Oczywiście. Halo. O. Kurwa. Alan podsumował. Na razie to tak trochę to dziwnie wyciągasz, ale tamto się z tego. No, wiem. Co jest, Alanku? Nic nie zrobił. Czekaj, dobra. Odepnij mnie to. Wynocha. Okej, dziękuję. A ten, to patrzcie na tego wariata. No jak on ma 800 kuców pod maską, to co? A mi dalej jakieś. Mi jakieś marne 150 dalej. Faktycznie coś się zbugował. Co ci się miało zbugować? Drewno. Które wam się drewno zbugowało? Haliera. No właśnie, chciałem włączyć mana i wypierdoliło w kosmos. Co? No działa wszystko, Alanku. No teraz tak. Jak se nie dopilnujesz, o. Nic haliera to nie będzie, no. Wiolcia, ty miałaś go tam z batem pilnować. Ganiać go. Cicho, ja... A jeszcze jednego traktora mi brakuje. A, ten skończył traktor. Ej, no buddy. Zostań. Nie rusz.
No zostaw, bo ja wyciągam je dla ciebie. Panda, jak chcesz, to mogę ci dać czerwonego Maseja. Ma 200. Wiolcia! Ja chcę takiego samego Fenda. Wiolcia! Nie ma Fenda już. Wiolcia, zobacz jakiego mam drugiego Drągala. Ej, hop się. Masakra, co tam się dzieje? No i znowu Wiolcia zablokowała maszynę, no. Ja nie, a tylko na chwilę się ruszyłem, tylko na chwilę odszedłem od nich. A już. Co tam się dzieje, to normalnie, no. Nie, ja może, zobaczyło, nie, może nie chcę widzieć tego. Jo, nic się nie dzieje. Mówisz wszystko w pożądalu? Oczywiście. My tutaj, wiesz. Ja nie mogę tego drzewka złapać. Co jest tutaj? Jerry, na pewno jak będziesz szesnym, to się dowiesz. Nie chcę wiedzieć. Nie interesuje mnie, co wy tam wyprawiacie. A matka niech lepiej hajs szykuje dla dzieci. To ci powiedział. To wiedział. Powiedział, co wiedział. A, bo matka już tam, wiesz, mimberka zaciągnęła, tak naprawdę matka kocha wszystkie swoje dzieci, nie? Kto ci to powiedział? Kto ci taki no bo ty tam za krzakami, ja wiem, co ty tam robisz. Kto ci taki głupot naopowiada, to mi powiedz. To jakieś tu dziwne bugi są. Długo będziesz jeszcze w domu siedział, darmo zjadzie? Jezus Maria, jakie teksty. Dała Bozia rączki, to zapierdalaj. Panda, jak chcesz, możesz wziąć sobie tego czarnego dojcza mojego. Nie chcę. Ja już jadę czerwonym Masejem. Kurde, wiesz, to ci Maseja mogę dać, no kurde, cały sprzęt jaki posiadam swój i nie tylko swój jest w lesie, no co ja na ale mi się Fend podoba strasznie. No to poproś ładnie Badiego, może się z tobą zamieni, na chwilę. Nie no, teraz to go poobdzierał, w dziurę wjechał, kurde. Ale to się... Ej, ale, a czekaj, o teraz zaskoczyło, jak ktoś tu chory jest. Wiolcia, bo to nie tak. O. Chyba. Tam jest taka dziurka, nie? Ej, Buddy, co ty robisz? Panda, to możemy zrobić, kurde, wymiankę. Ej, on sam jedzie, ej, co ty robisz? Buddy, ej, co ty robisz? Ej, ale... Podjęłeś chłopę? Coś ty zrobił? Co to się dzieje? Halo? Halo, ej. Buddy, halo. Co ty robisz? Ty ciągnę jego i kłodę. Czekajcie, żadnej kłody nie widzę. Pa, jak go szarpie, ty. Złapałeś go? Jak? No bo ja kłody ciągnę, nie? A on na kłodzie siedzi, czy jak? Czy ty też za kłodę złapałeś się? Ja kłodę złapałem, wyciągłem, nie? Nie widziałem, że on podpiął, nie? Aha, we dwóch się podpięli do jednej kłody. To ja ładnie. Go szarpłem niechcący. Panda, jak chcesz, to ci mogę dać od tego czerwonego Maseja jeszcze, jakbyś chciał. A, jak czerwone, to biorę. Ale rzut. Też tego czerwonego Maseja? Jadę. To ci go dam nawet. Ale mi stoi. A coś... Oj, ty. Ale długo się będziesz patrzył z tym jednoczeniem. A zobacz jakiego długiego tam załadowałem. Roshan nagrywa. Siema, Roshan. Siema. Siema, Rochu. Co tam? Słyszeliście o nas? Zobacz jakiego długiego tam załadowałem, kurwa. Nie, lubisz takie długie? To grubo. Halo? O, siemano. Siemano, kolejno. Czekaj, Panda, podczepię ci to i możesz sobie go wziąć. Ja se podczepię. To masz, to se podczepiaj się. Ale ładnie mruczy. Od razu chce się pracować. Mówisz? Jo. To ja cię pomruczę na dobranoc, chcesz? Brrr. Ty będziesz mruczał o 5 rano. Echo jest. Echo? Bo elektryk przyszedł. To musisz go głaskać pod włos, to będzie mruczał. Pod włos? A czemu pod włos akurat, a nie z włosem? No pozorami, pod włos.
Ty coś tu jest zbugowane. Co wam znowu jest zbugowane? Kurwa, wam się robić po prostu nie chce, a nie co chwilę mówią, to jest zbugowane, to go się nie da, tu się ty. Kurde, ja myślałem, że wziąłem sobie, mówię, no nie no, zadzwonił Gajowy Marucha, mówię, zbiorę ekipę Drwali, pierwsza klasa, a tu ten na urlop, bo temu szyszka wpadła, kurde, do buta, temu to jest zbugowane, temu kolor nie odpowiada, tamten jakiegoś komora znalazł, no właśnie. Ja proponuję zmianę mapy. Czemu zmiany mapy? Bo jest chujowa. Która? Nie wiem. Wszystkie są chujowe. Nieprawda, Ryszanku. Ta mapa jest idealna. Tylko stara ciągnie. Ja się nauczyłem po graniu z Tomeczkiem, że żadna mapa nie jest idealna i mapę trzeba zmieniać co 2-3 odcinki. Nieprawda, mapa jest zaje fajna. A jeśli chodzi o to, co teraz nagrywam, to teraz nagrywam, proszę ja ciebie, na mapie oryginalnej. Ej, a ja ty przez te drzewo przenikam i nie mogę w ogóle złapać. No, ale co ty chciałeś? Przecież ja z Wiolcią zrobiłem to, co żeś żądał. Patrz, jak Wiolcia, on się ciągle tobą zasłania. Coś on od ciebie chce, tylko nie wiem co. Ty tam widzisz, tam w tamtym, tam w dole, co wybierać, tam są jeszcze jakieś kłody, czy mi się tylko wydaje? Bo ja odwalam za niego czarną robotę. Aha, i wszystko się wydało. Tam to? Wszystko wyciągnięte było. No to ja do tej pory widzę kłody tam. Tam na dole. Tam gdzie było wcześniej tam. Czekaj teraz, zobacz, co są podepnę, to. Pewnie nie podpinaj tego, co ja mam, nie? To? No. No bo znowu go będziesz ciągnął. No masakra. Czekaj, 3. Aj! Ale co ty robisz? Ja mam podpiętą tą kłodę. No i co robisz? To. A nie, to nie, to, ale to nic nie podpinam, co ty. No i co słońce robisz? Ja mam tylko swoją, jedną. To powinno być. Ja, dobra. Ty idź, bo ty nie umiesz. Tak, słuchaj kobiety. Pantoflażu. Morda po guma. O, pantoflażu, dobrze. Dobrze, ganiaj go tam wziąć. A ty, Roszan, w ogóle wiesz, co to jest pantoflażu? A. Wiem, co to jest pantoflażu. Nigdy nie będę pantoflażem. Bo nie noszę pantofli, tak? Ale Roszan, ja ci tylko powiem jedno założenie. Zawsze lepiej kupić sobie pantofla o 3 numery za dużego, wiesz? A wy dlaczego? Bo pod większym lepiej się siedzi, jak pada deszcz. Szkurwa. Coś ty zrobił, Alan. Co? Sami nerwowi pracownicy u mnie. Ja nie wiem, co tu się z wami dzisiaj dzieje. Ale więcej nie trzeba ucinać. A to nie ja, bo ktoś mi na mnie na łeb chciał. Gubim, Remi, Turkilo, wazelinę i po problemie. Każdy się posmaruje. Nie mówię. Pociąg własnego... zrobią. Pójdzie znaczy gładko bez boleś, nie? No. Aha. Tak, bo słonina i międzykaloryfer nie działa. Uwa. Nie działa? Nie. Ja nie mogę. To miało być normalnie, nie? No zawsze tak jest. Przecież jest normalnie. Całe życie, nie? Z wariatami. Który co tam je? Przyznać się. Roszan wcina. Co? Podziel się. Roszan, co wcinasz? No te... Paragonki. Paragonki pyszne. Co? Paragonki? No paragonki. Paragony? Nie słyszysz paragonków? Nie słyszę paragonków. No z Biedronki. Kuzino. Co wcinasz? Aptek? Paragonki z Biedronki. Ja nie mówię. Masakra. Nie wszystkich stać na bułki. O, z Wiolcią będę rżnął drewno. Alan, żeby cię Wiolcia nie przerżnęła, bo będziesz gorzko żałował. W sumie co? W sumie mówisz, można zaryzykować, tak? No. Aha. Jesteś pewien, Panda, że chcesz? Przez kobieta? No, ale pierwszy raz będzie niestety bolał. Wiolcia, powiedz, że nie obcinałaś paznokci.
obcinała. Kurde, to niedobrze. No, tak jakby go szponami złapała, to by było ciekawiej. By głośniej kwiczał jak sinka. By było okej, no. Nie by było. I co? Nie by było, co znasz francuski? O je, oui, 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 oui. Chrum, chrum. Chrum, chrum. To nie chrum, chrum. Chip, chip. Do lwa, kurwa, do lwa. Dobra, chyba starczy tych drzew na tej naczepie, nie? Jak myślicie? Gdzie? Kurde, gdzie tu mi z tym panelem? Bo lama nie gra. Nie gra? Czemu lama nie gra? O, za późno jest. To farmi. Laba. To ilu nas jest? Czterech. A kurwa? No właśnie. Proszę. Czerwona. Ale to mówię, maksymalnie do pierwszej. To akurat godzinę, nie? Ale to zapomnę. Zastrzona? Co? Zastrzona? Tak, dzisiaj wszystko naraz. Każem rzuciła. Będziecie dziurę zalewać? No, może. Albo kopać. Nie, bo po 9 miesiącach to wyjdzie. Zalewać. Jeju, ja nie mogę z wami normalnie, moi drodzy. Co tu się dzieje? Sami to nagrywasz, czy nie nagrywasz? No, oczywiście, cały czas nagrywam, oczywiście. Teraz są dowody, wszystko, proszę bardzo, wychodzi prawdziwie ja z każdego was. Proszę bardzo. Widziałeś dziurę zalewać, to teraz po 9 miesiącach będziesz miał. Teraz będzie wiadomo, tak, kto, po co, na co, kiedy i tak dalej. A ja czemu wy nie używacie tego dźwiga? Przecież czuli taki fajny ten chwytak. A po dajcie mu tam łapkę w górę, jak tam oglądacie. No, dawaj się Jeremu łapkę w górę i ten. Poszedł mi z tym kuźwa łapą w redną. Czemu nie używasz tego? Przecież to jest fajne. Wolę rzucać. No dobra, no to rzucajcie, jak wolicie rzucać, to rzucajcie sobie. No dobra, a ja zobaczę, czy w ogóle coś się tu napełnia. Coś się napełnia. Ja chcę leć. Coś tam się napełnia, no to dobra, to idę jeszcze na. Jeszcze na koniec zobaczę, co tutaj. O, widzę, któryś tam przyjechał. Buddy, patrzcie, patrzcie, jak on zapieprza przez te pola normalnie. Kogoś przebija, u kogo? U Roszana. Rosi. Bardzo przepraszam. Nie przepraszaj, nie rób tego więcej. Jaka skruch, bardzo przepraszam. No kurde, no. Poczekajcie, masakra. Założę sobie słuchawki mojego ulubionego YouTubera. Czyli Badiego. De, Jolcia! Imienia jego nie będę wypowiadał na głos. Aktualnie na wakacje. A ja wiem już. A dobra, już wiem, o co chodzi. Co? Nic. Rzut palem. Nie nagrało się. No nie mogę robić. Ej, ten. Badzi, czemu ty sobie nie wyciągniesz jednego pieńka? O, papa, zapieprza. Zobacz, bo to jest zakleszczone między drzewami, synku. Synku. Nic na siłę, odepnij sobie ten jeden, kurde. Nie, ale piątka. Piąteczka, już nie buziaczek. Będzie. No. A kto mi przypiął ten? Jakąś linkę, tego jeszcze widzę linkę, o. Pandy. Pandy, no. To gdzie? Jezusie, skąd ta linka? Ty, panda próbuje, zobaczcie, panda próbuje, kurde, ten, o. Już nie próbuje, próbował. Ej, znowu, co jest grane? Próbuję, zobaczcie, przez chałupy, kurde, przeciągnąć belę, nie? Nie wiem, co on tam robi, skąd on tam wyczynia. A co to, gdzie ona mnie ciągnie? No, gdzie cię ciągnie, o. A, rzucili się, kurde, we dwóch na jedno drzewo, no zobaczcie, jakie, no. Szalone. To Buddy mnie zapiął. Co zrobił? Zapiął. To oni siedzą w lesie i się zapinają, no ja nie rozumiem. Ej, teraz nie mam je zapięte. Co to było? Kulki poleciały. Czekaj, stój tak. Weź piłę i wytnij tam. Nie. Trzeba wycinać, kur. Wyciągnijcie pojedyncze drzewo na ścianę. O, kur, zasadził ty. Ej, to crazy, ja wiem, że ty masz 800 koni, ale spokojnie, ej, spokojnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zasadził 800 koni. Ja nie mogę. Ej, panda, jak ty chcesz, żeby to ciągać dobrze, nie? To musisz zbliżyć się, nie?
A nie, zobacz, ty ciągniesz jedno drzewo kilometr, kurde, za drugi. Musisz się zatrzymać, podciągnąć. Cicho, patrz, idzie to idzie. No właśnie widzę i po drodze wszystko inne. Dobrze, że mnie tam nie ma. A gdzie jest ta naczepa? I pamiętaj, z połykiem. Nie ma. O masakra. No dobra, moi drodzy, widzieliście nasze prace leśnicze. Nie wiem, czy będziemy to kontynuować. Może jeszcze w którymś z kolejnych odcinków może zauważycie nasze kolejne prace, ale nie obiecuję. Będziemy zasadzać konie? Tak, bo tu zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest normalnie trzecia wojna światowa. Nie wiem, czy ja nie pozwalniam tych wszystkich moich drwali. Nie no. Ale konia masz tylko jednego. Zostanie tylko wiocie. Wiocie, odepnij te. Kurwa, a matka to co? Matka to kiep, kurwa? Ale to, bo powiem mamie. No. Odepnij pasy. Lata. Bo powiem mamie. No, co powiesz mamie? Że chodzisz do sąsiadki. Aha. Ty to jeszcze tylko powiesz do której. O kurde. Aha. A tu zaskoczyłeś. No właśnie. A ja jeszcze powiem, że ty chodzisz razem ze mną. Nawet sam nie wozisz do niej. Kurde. Ale tak powiem, mam ci pół latka. Mhm. Mam pół litra, mhm. Dwa... Nie, jak to było? Mam dwa litry, dwa i pół. I krzywego siusiaczka. Sąsiadka naprostuje. A to... Roszan, nie wnikam, jak tego masz. Jeju. No tnij pan. Ostatnie cięcie, moi drodzy, i kończymy na dzisiaj nasze prace. Nie, to idź. Kończymy na dzisiaj nasze magiczne prace. Ale prawie wszystkie te kłody zostały zbierane. Wszystkie stamtąd wyciągnięte? Prawie, tam jedna została. Czekaj, nie zapinaj jeszcze. Zobaczcie. Zapięłam. To Jery. Odepnij. Nie. Jery. Trzyma się. Zobacz, jak ja jestem wesoły, jak ogonkiem tak zamiatam. No właśnie widzę, kurde. Że cię nosi, ale za te buraki to kurde, to tu normalnie. Tu pusto. A tam postawimy to... Dacie, wiolci, bimberek i będzie okej. Okay. Tu pusto. Ty, chyba wszystko zostało wyzbierane. Tak myślisz? Wszystkie tak, drzewa? No teraz jeżdżę. Elegancko. Po tym lesie. A jeszcze jedna kłoda leży. No to dobra, moi drodzy. No to co, widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już niebawem, a kiedy to zobaczycie, obserwujcie mój kanał, to się wszystkiego dowiecie. Tak, a tak. Tymczasem żegnamy się z wami wszystkimi. Na 3-4 wszyscy mówimy bye bye. 3-4. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nie dość, że małpy to jeszcze trasowane, nie? Trzymajcie się. Hej, hej. Cześć.